Cześć! Jestem Damian i witam Cię w drugim filmie z trwających właśnie w Afryce Mistrzostw Świata w Warcabach Stupolowych. W tym odcinku zobaczysz kombinacje z rund od 9 do 14, ale też niektóre niewykorzystane szanse. Zapraszam na odcinek! Zacznijmy od niewykorzystanej szansy. W ósmej rundzie Itse Slump popełnił błąd w damkowej końcówce, grając 46-10. Jego przeciwnik, Iworyjczyk Aka, nie zauważył wygrywającej kombinacji po 29-23. Ostatecznie Itse po niedokładnej grze i tak przegrał, ale partia mogła się skończyć o wiele szybciej. W dziesiątej rundzie grający białymi zawodnik Wybrzeża Kości Słoniowej Aka zagrywa 43-39 i ponownie nie zauważa taktycznych rozwiązań. Wygrana dzięki kombinacji ląduje na koncie Holendra Jana Hrynendajka. W tej samej rundzie reprezentant gospodarzy Atse nie wykorzystuje szansy na wygraną. Senegalczyk Samb zagrał w tej pozycji 35-30, a Atse nie zauważył wygrywającego w obu wariantach 19-24. W rundzie 11 znów Samp, lecz tym razem robiący kombinację. Ahmed Sanogo zagrał białymi 36-31 i wpadł na nietrudną kombinację. Co ciekawe, Samp przeprowadził ją źle w drugim ruchu, oddając 16-21. Dużo lepsze jest zagrać najpierw 23-28, ograniczając możliwości bicia czarnych i dając lepszą pozycję po zdobyciu damki. Trzynasta runda. Oj, tu się działo. Najwyraźniej turniejowe zmęczenie osiągnęło apogeum. Najpierw miejscowy Aka wpada na wymuszoną przez błędy pozycyjne kombinację, a grający białymi Martijn van Eisendoorn bez trudu wygrywa partię. Następnie aktualny mistrz Europy Semjaniuk gra 9-14 i wpada na jednoruchową kombinację, a Malijczyk Suare robi ją i zwycięża. Zwieńczeniem taktycznych wydarzeń tej rundy jest szokująca postawa Rosjanina Trofimowa, który w pierwszych rundach wykazywał się przecież kombinacyjnym talentem. Iwan już w ósmym ruchu wpadł przeciwnikowi 1-2. Zapewne zirytowany tą sytuacją, kilkanaście ruchów później wpadł jeszcze raz, a młody Chińczyk Yiming Pan bezwzględnie to wykorzystał. Czternasta runda utwierdza nas w tym, że turniejowe zmęczenie zwiększa znaczenie kombinacji. Mongo Cherenbiamba, grając z pionem mniej, przeprowadził damkową kombinację Senegalczykowi Sambowi i wygrał partię. Znów nie popisał się Samp, który białymi wpadł na jednoruchową kombinację na większość, a Kameruńczyk Nga łatwo go wypunktował.
Na koniec druga wygrana z rzędu Holendra Van Eisendorna, który po błędnym ataku Maliczyka Suare na 25 wygrał dzięki taktycznym ograniczeniom z każdej strony. Możemy się spodziewać, że ostatnie 5 rund również przyniesie wiele kombinacyjnych przykładów. Może właśnie dzięki kombinacji niebawem poznamy nowego mistrza świata? Zobaczysz to w kolejnym materiale, więc kliknij subskrybuj pod filmem i do zobaczenia!